W MKZ-cie Katowice powstało koło obrony więzionych za przekonania. Już nie pamiętam, kto był pomysłodawcą, czy Rozpochocki, czy Jagiełka. Oczywiście wstąpiłam, bo uważałam, że nikt nie ma prawa zamykać kogokolwiek za głoszenie swoich przekonań czy swoich poglądów. Z tym, że od razu mówię, ja się w nim nie miałam czasu udzielać. Czyli chodziłam na jakieś manifestacje, podpisywałam protesty, listy, natomiast nie miałam czasu. Po prostu robienie kolportażu, nie przez kioski jak w tej chwili, tylko własnego kolportażu, własnej sieci kolportażu, to nam było, naprawdę było czym się zająć. Zresztą myśmy zatrudnili kolejarza, który z tymi młodymi ludźmi wsadzał do pociągów. I mieliśmy poustawianych ludzi na trasach z każdego miasta, były wyciągane te paczki i w komisjach zakładowych kolei, jeśli była taka w danym mieście, bezpośrednio na stacji można było odbierać prasę albo była przenoszona do najbliższej komisji, czyli ktoś czekał na pociąg. No ale to nim już doszliśmy do takiej sytuacji, no to na początku trzeba było łączników przygotowywać. Także o tym po prostu mniej wiem. Wiem, że takie coś było. Wiem, że Górny się koło tego kręcił, a głównie Baranowska, Teresa Baranowska.